Sondaż. Ziobro i Gowin nie będą zadowoleni. Sondaż. PiS z dużą przewagą. Solidarna Polska i Porozumienie z minimalnym poparciem. Jeśli PiS, Solidarna Polska i Porozumienie wystartują wspólnie w wyborach, mogą liczyć na 39,86% głosów, wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster. Jeśli natomiast ugrupowania poszłyby do wyborów oddzielnie, PiS zdobyłoby 38,07% głosów, partia Zbigniewa Ziobry 1,04%, a Jarosława Gowina 0,8%. W sondażu dla Superekspresu zapytano o dwa warianty, taki, w którym Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry oraz Porozumienie Jarosława Gowina startują w wyborach wspólnie jako Zjednoczona Prawica, oraz taki, w którym te trzy ugrupowania do wyborów pójdą oddzielnie. W pierwszym wariancie, chęć głosowania na Koalicję Zjednoczonej Prawicy zadeklarowało 39,86% ankietowanych. Koalicja Obywatelska wtedy mogłaby liczyć na 20,32% poparcia, a Polska 2050 Szymona Hołowni na 17,32%. Chęć głosowania na lewicę zadeklarowało 9,79% respondentów, a na Konfederację 6,95%. Złe informacje dla PSL. Pod progiem wyborczym znalazłoby się PSL z 4,8% poparcia. W drugim wariancie sondażu, startujące samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 38,07% głosów. Chęć głosowania na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 20,39% respondentów, a na Polska 2050 17,79%. Tuż za podium znalazłaby się Lewica z poparciem 9,61% oraz Konfederacja z poparciem 7,02%. Progu wyborczego nie przekroczyłoby PSL, na które zagłosowałoby 4,33% ankietowanych. Mandatów nie zdobyłyby również Solidarna Polska i Porozumienie, jeśli wystartowałyby w wyborach samodzielnie. Chęć głosowania na ugrupowanie Zbigniewa Ziobry zadeklarowało 1,04% badanych, a na partię Jarosława Gowina 0,8%. Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Polster w dniach 3-4 marca 2021 roku na próbie 1033 dorosłych Polaków.